Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na Buchhol. Od ostatniego Buchholu przybyło do mnie 15 nowych książek, tak więc właśnie te książki chciałabym Wam dzisiaj pokazać. O niektórych z nich będę mogła powiedzieć coś więcej, bo już czytałam, a niektóre z nich są dla mnie samej jeszcze zagadką, także zapraszam do oglądania. W związku z tym, że Vinted w tym miesiącu wprowadziło darmową wysyłkę, to sporo książek mam właśnie stamtąd i jedną z nich jest książka Suzanne Clark Piranesi. Ja nie czytałam poprzedniej książki tej autorki, a tutaj jest taki napis, że jest to autorka światowego bestsellera Jonathan Strange i Pan Norrell. Szczerze mówiąc, ja o tej książce nie słyszałam, natomiast książką Piranesi zainteresowałam się po podcaście dziewczyn z Tłumaczę. One tam bardzo dobrze wypowiadały się na temat tej książki. Ona ma tak niesamowicie enigmatyczny opis, że ja nie jestem w stanie Wam opowiedzieć, o czym dokładnie ta książka jest, natomiast bardzo przekonuje mnie taki ten motyw, wiecie, tajemnicy jakichś nadprzyrodzonych zjawisk, nadprzyrodzonych bytów. I też ta okładka jest przepiękna i tutaj mamy jakiś taki grecki motyw, jakiegoś greckiego mitu, także zobaczymy jakie to będą klimaty. Myślałam, żeby tę książkę przeczytać gdzieś w okolicach Halloween, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo Halloween już niedługo, za tydzień tak naprawdę, a mam jeszcze kilka książek, które chciałabym przeczytać przed tą. Kolejna książka to bardzo wyczekiwana przeze mnie premiera drugiej połowy tego roku i jest to Święto Ognia Kuby Małeckiego. Jeszcze nie miałam okazji czytać, bo trochę się obawiam ze względu na to, że widziałam sporo negatywnych opinii na temat tej książki, że jest to jedna z najsłabszych książek Kuby Małeckiego właśnie. Słyszałam, że tutaj w taki bardzo tani sposób, powiedzmy, wymusza te emocje gdzieś tam na czytelniku i trochę mnie to powstrzymuje od sięgnięcia po tą książkę, ale myślę, że właśnie niebawem, być może jeszcze w tym tygodniu się za nią zabiorę, bo jednak chciałabym sobie wyrobić własną opinię na temat tej książki. Także mam nadzieję, że jeszcze w październiku o tej książce usłyszycie na moim kanale. A w zasadzie w listopadzie, ale w podsumowaniu października. Kolejna książka to znowu coś, co chciałabym przeczytać w okolicy Halloween. Właśnie być może w niedzielę sobie usiądę i spróbuję tę książkę przeczytać tak na raz. A jest to książka Miasto Duchów Victorii Schwab. Jest to co prawda książka z gatunku middle grade, czyli dla takiej bardzo, bardzo młodej młodzieży, w zasadzie dla takich 10-12-latków. Ja zbyt często po takie książki nie sięgam, natomiast tutaj wydaje mi się, że ten klimat będzie taki naprawdę bardzo fajny, bardzo ciekawy. Właśnie taki idealny na Halloween, ale jednocześnie nie jakiś, wiecie, wymagający, tylko taki naprawdę relaksujący, a słyszałam też dobre opinie na temat tej książki. Tutaj mamy historię dziewczynki, której rodzice są takimi jakby łowcami duchów, natomiast ona sama właśnie z takim duchem się zaprzyjaźnia. Akcja w tej książki, z tego co wiem, rozgrywa się w Edynburgu, co też bardzo mnie ciekawi, bo co prawda nigdy nie byłam w Szkocji, natomiast tak ze zdjęć i z opisów wydaje mi się, że Szkocja w ogóle jest bardzo klimatycznym miejscem i na pewno kiedyś chciałabym się tam wybrać, także chętnie sobie o niej poczytam w książce i naprawdę liczę na to, że Edynburg będzie tutaj przedstawiony w taki bardzo klimatyczny i bardzo opisowy sposób. Kto zabił mojego ojca? To książka, a w zasadzie taki bardzo krótki esej Edwarda Lewisa, czyli autora, którego ja bardzo lubię, szczególnie za książkę Koniec z Edim. Ostatnio przeczytałam również Historię przemocy, i ostatnia wydana książka w Polsce to Kto zabił mojego ojca. Jest to cieniutka rzecz, ale na razie muszę sobie troszkę odpocząć od tego autora, ponieważ on pisze o takich historiach, które wydarzyły się naprawdę, to znaczy jego książki są w dużej mierze autobiograficzne i to jest naprawdę bardzo ciężkie emocjonalnie do czytania, także w związku z tym, że we wrześniu czytałam Historię przemocy, to chyba muszę sobie zrobić taką małą przerwę i troszkę odetchnąć, zanim sięgnę po książkę Kto zabił mojego ojca. Natomiast jest ona na mojej półce i na pewno jest w bardziej bliskich niż dalekich planach do przeczytania. Ostatnie Stadium Niny Lykke to książka, którą również kupiłam na Vinted właśnie, a ja zainteresowałam się tą książką, ponieważ nie wiem czemu, ale z jakiegoś powodu czuję, że to będzie taka książka dla mnie. To jest oczywiście wydawnictwo Pauza, które ja bardzo sobie cenię, natomiast ta książka jakoś tak wyjątkowo wydaje mi się, że trafi w mój gust. Tutaj poznajemy główną bohaterkę, która jest lekarką, natomiast nie jest szczęśliwa w swoim życiu, to znaczy, wiecie, ma taką naprawdę wysoką i uprzywilejowaną pozycję społeczną, ale mimo to nie jest szczęśliwa i właśnie ma to być taka satyra na taką, wiecie, na takie bogate kraje skandynawskie, gdzie wszystkim się wydaje, że to są ludzie naprawdę bardzo szczęśliwi i bardzo dobrze sytuowani, a niekoniecznie tak jest. Już mi to naprawdę bardzo ciekawie. Ja bardzo lubię te wszystkie książki wydawnictwa Pauza, które właśnie w jakiś sposób traktują o klasowości, o klasach społecznych i trochę obalają takie mity właśnie szczęśliwego życia, kiedy się ma pieniądze. Bardzo podobała mi się ta druga właśnie z tego względu i bardzo jestem ciekawa również tej książki i wydaje mi się, że to będzie jeden z tych tytułów Pauzy, który trafi do mojej topki. Mam nadzieję, że tak będzie i nie mogę się doczekać, kiedy po tę książkę w końcu sięgnę. I dalej mam dwie książki, które otrzymałam od wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Bardzo dziękuję za wysłanie mi tych książek. I przede wszystkim mam tutaj książkę One Last Stop Casey McQuiston. To jest autorka książki Red, White and Royal Blue. Mnie tam ta książka nie do końca się podobała, natomiast byłam ciekawa, jak autorka poradzi sobie też z takim romansem, tylko że w tym wypadku akurat lesbijskim, ponieważ poprzednia książka to była historia dwóch chłopaków, natomiast tutaj mamy historię dwóch kobiet, dwóch dziewczyn, które się w sobie zakochują, więc bardzo jestem ciekawa, jak tutaj sobie poradziła z tym tematem autorka i mam nadzieję, że ta książka spodoba mi się dużo bardziej niż właśnie wspomniane już Red, White and Royal Blue, które było dla mnie właśnie takim kiepskim romansem. Trochę uważam, że autorka w tamtej książce nie poradziła sobie z takimi wszystkimi scenami erotycznymi i romantycznymi i mam nadzieję, że tutaj po prostu wypadnie to lepiej. Bardzo jestem tej książki ciekawa i również
również mam nadzieję, że już niebawem uda mi się po nią sięgnąć. A druga książka, którą otrzymałam niespodziewanie zupełnie od wydawnictwa, to najnowsza chyba książka Stephena Kinga, czyli książka Billy Summers. Z tego co wiem, to ma to być kryminał. Jeżeli chodzi o Stephena Kinga, to ja uwielbiałam tego autora, kiedy byłam gdzieś mniej więcej w gimnazjum, przełom gimnazjum i liceum i wtedy czytałam sporo jego książek. Natomiast później gdzieś tam te nasze drogi trochę się rozeszły i szczerze mówiąc dawno nie czytałam nic spod pióra tego pisarza, ale być może kiedyś po tę książkę sięgnę. Na pewno nie jest to jakiś bliski plan, ale cieszę się, że mam ją na półce i być może kiedyś po prostu najdzie mnie ochota na to, żeby do tego autora wrócić, co zresztą czasem się zdarza. Na przykład ostatnio miałam ogromną ochotę na Leśnienie, ale jakoś się za tę książkę nie zabrałam. Tak czy inaczej, Billy Summers właśnie to jest kolejna nowość na mojej półce. Kolejna książka to coś, o czym już częściowo mówiłam na moim kanale w Reading Vlogu, a jest to książka Wszystkie kolory moich wspomnień. Tamtą książkę zaczęłam czytać, nie dokończyłam jej co prawda. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o samą treść tej książki, to początkowo nie mogłam się zupełnie w tę historię wciągnąć, zaangażować. Jakoś bardzo trudno mi się tę książkę czytało. Natomiast kiedy już do niej przysiadłam i przeczytałam taką naprawdę sporą część na raz, to doceniłam tę historię i uważam, że jest to bardzo ważna książka, która opowiada o problemie depresji, ale nie o osobie dotkniętej depresją, a raczej o tym, jak czuje się otoczenie. To znaczy tutaj matka głównej bohaterki cierpi na depresję i w związku z tym popełnia samobójstwo. Nie jest to spoiler, ponieważ na tym opiera się cała akcja książki i to dzieje się już na samym początku. No i właśnie ukazane tutaj mamy to, jak ta depresja innej osoby dotyka wszystkich dookoła. Także jest to bardzo ciekawe ujęcie tematu, bardzo ważne wydaje mi się, szczególnie dla nastolatków. I na końcu tej książki, co bardzo doceniam, też mamy taki spis ważnych numerów. Pomoc w kryzysie psychicznym. I tutaj na przykład mamy bezpłatną linię wsparcia dla osób po stracie bliskich, antydepresyjny telefon Forum Przeciw Depresji, telefon zaufania dla dorosłych, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Także naprawdę dużo, dużo bardzo ważnych kontaktów, bardzo przydatna rzecz i cieszę się, że takie książki wychodzą i są dosyć popularne, bo jednak ta książka ostatnimi czasy zdominowała Bookstagram, Booktube, także mam nadzieję, że trafi do sporej liczby czytelników. Książka, o której też już sporo mówiłam, zarówno na Instagramie, jak i tutaj w podsumowaniu września bodajże, to książka Snowflake Louise Nylon. Jest to debiut pisarski autorki, natomiast jest szumnie porównywana do Sally Rooney i do Normalnych ludzi. O tej książce już sporo mówiłam, dlatego nie chcę się tutaj powtarzać. Powiem tylko, że uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry, bardzo solidny debiut, chociaż osobiście brakuje mi tutaj trochę rozwinięcia pewnych wątków, szczególnie takich związanych z realizmem magicznym, bo to właśnie te wątki wydały mi się w tej książce najciekawsze i takie najbardziej oryginalne. Natomiast jest to taka historia coming of age, taka właśnie trochę, nie to powieść obyczajowa, nie to trochę, nie wiem, nie chcę powiedzieć fantastyka, ale jest tutaj sporo elementów realizmu magicznego, które nadaje tej powieści taki zupełnie inny wymiar i no bardzo żałuję, że właśnie ten wątek nie został bardziej rozwinięty, gdzieś tam lepiej pociągnięty, natomiast mimo wszystko jest to bardzo dobra książka, ale też bardzo przystępna. Także jeżeli odbiliście się od stylu Sally Rooney, ale gdzieś tam interesuje Was tematyka, to myślę, że Snowflake może Wam się spodobać. Mam tutaj jeszcze trzy książki, które udało mi się kupić na Vinted i jedną z nich jest książka, która również w pewnym momencie całkowicie zdominowała tą gdzieś tam książkową przestrzeń internetową, a jest to książka Ostatni dom na zapomnianej ulicy. Jest to książka, która zbierała turbo pozytywne recenzje. Ja jej jeszcze nie czytałam, nie wiem kiedy będę ją czytać, natomiast kiedy zobaczyłam ją właśnie na Vinted za chyba 15 zł, to stwierdziłam, że sobie ją kupię, ponieważ wydawnictwo Czwarta Strona, wydawnictwo Poznańskie i wszystkie te wydawnictwa, które wychodzą właśnie od Czwartej Strony, zrezygnowało z Legimi, to znaczy premierę pojawiają się dopiero po 6 miesiącach, tak więc nie będę miała okazji przeczytać tej książki na Legimi, a trafiła się okazja kupić ją w dobrej cenie, więc skorzystałam z tej okazji. No jestem bardzo tej książki ciekawa, nie ukrywam, bo no, ludzie mówili naprawdę dobre rzeczy o tej książce. Podobno jest to też taka historia, która totalnie gdzieś tam wprawia, wiecie, w konsternację, nie wiadomo o co chodzi i to jest takie bardzo wciągające, także no zobaczymy. Zobaczymy, kiedy tę książkę uda mi się przeczytać. Kłamstwo od serca Emily Giffin to książka, o której również już Wam szeroko opowiadałam przy okazji Reading Vloga ostatniego, który pojawił się na moim kanale, także tutaj gdzieś nad moją głową pojawi się odnośnik do tego filmu. Ta książka, mimo że czytała mi się rewelacyjnie, naprawdę bardzo dobrze się przy niej bawiłam, to ma sporo wad i naprawdę nie jest najlepsza. W dodatku ten motyw, który najbardziej mnie do niej przyciągnął, czyli motyw 11 września 2001 roku, jest tutaj uważam no, dosyć słabo wykorzystany. W zasadzie on nie ma większego znaczenia, poza tym, że służy do tego, aby główny bohater mógł zaginąć. No i tak naprawdę, no nie wiem, wydaje mi się, że autorka wykorzystała go tylko dlatego, że zbliżała się 20. rocznica zamachów i po prostu wiedziała, że taki wątek podbije sprzedaż jej książki. Ale mam też dużo innych zarzutów wobec właśnie Kłamstwa serca, także odsyłam Was do tego Reading Vloga. Ale mimo wszystko po prostu dobrze mi się tą książkę czytało, dobrze się przy niej bawiłam, także mam tutaj takie bardzo niejednoznaczne odczucia i ambiwalentny stosunek, jeżeli chodzi o tę książkę. I książka, którą niedawno zaczęłam czytać, ale nie przeczytałam jeszcze dużo, bo dopiero zaledwie 40 stron, to książka W drogę, Beth O'Leary. To również jest książka, która ostatnio wszędzie pojawiła mi się gdzieś tam w internecie i też słyszałam o niej bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Jeżeli chodzi o tę autorkę, to ja czytałam książkę Zamiana,
która być może nie była jakaś wybitna i raczej taka dosyć przewidywalna, mimo to dobrze się przy niej bawiłam. To był taki właśnie dobry, lekki romans obyczajowy, lekka powieść obyczajowa z wątkami romantycznymi, która pozwoliła mi się oderwać od rzeczywistości, zrelaksować. No i właśnie dlatego zdecydowałam się na tę książkę, a słyszałam o niej właśnie dużo dobrego i też to, że porusza ważniejsze tematy, że nie jest tylko taką lekką, wiecie, odmurzającą powiedzmy książką, ale że też gdzieś tam przemyca jakieś ważne sprawy, ważne kwestie. Więc jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że mi się spodoba. No tak jak mówię, po 40 stronach jeszcze nie jestem w stanie się na jej temat wypowiedzieć, ale mam nadzieję, że szybko uda mi się z nią uporać i będę mogła się podzielić wrażeniami już niedługo. Zostały mi jeszcze tylko 3 książki, także dosyć sprawnie nam to idzie i 2 z tych książek to są książki wydawnictwa Cyranka. Jeżeli chodzi o to wydawnictwo, to ja na pewno czytałam Cukry Doroty Kotas, nie pamiętam czy coś jeszcze, natomiast jakiś czas temu właśnie wydawnictwo zorganizowało taką promocję, że przy zakupie książki Memorial Drive, druga książka będzie w gratisie, wybrana przez nas. Tak więc ja zdecydowałam się na Głód Roxane Gay. O tej książce, o głodzie, słyszałam bardzo dużo dobrego. To jest książka, której podtytuł brzmi Pamiętnik mojego ciała i jest to historia dziewczyny, która zmagała się z otyłością przez większość swojego życia i po prostu opisuje tutaj to, jak się z tym czuła i to, jak przeżywała różne sytuacje w swoim życiu. Ta książka swego czasu też była bardzo popularna i zbierała świetne opinie. Natomiast jeżeli chodzi o Memorial Drive, to jest to historia dziewczyny, której matka została zamordowana na jej oczach przez jej ojczyma, a w zasadzie przez partnera matki i po jakimś czasie ona wraca na to miejsce zbrodni, wraca do swojego rodzinnego w domu, żeby chyba jakoś się po prostu z tymi traumatycznymi przeżyciami uporać. Jeszcze jej nie czytałam, ale jestem bardzo ciekawa i również słyszałam raczej dużo dobrego o tych książkach. W ogóle o tym wydawnictwie też i bardzo podoba mi się to, że tutaj zobaczcie, na okładce jest też nazwisko tłumacza, także mamy nie tylko autora, ale też tłumacza. I tutaj tak samo, gdzieś jest tłumacz. Tak, tutaj również mamy tłumaczkę Annę Dzierżgowską, tutaj jest to Kaja Gucio. I z tyłu również, co jest bardzo ciekawe i ktoś mi to powiedział na Instagramie, ja tego sama nie zauważyłam, ale tutaj z tyłu, gdzie mamy kod kreskowy, jest też autor projektu okładki. I na przykład przy okazji Memorial Drive jest to Adam Kosik, a przy okazji Głodu jest to Magdalena Kupiec. Także naprawdę jest to świetna sprawa, świetna inicjatywa, bo o ile rzeczywiście wprowadzanie tych tłumaczy na okładkę i mówienie o tłumaczeniach książek gdzieś tam zdarza się już coraz częściej, o tyle o projekcie okładki i o grafikach pierwsze słyszę tak naprawdę, także no świetna robota, naprawdę bardzo mi się podoba to, jak wydawnictwo Cyranka do tego podchodzi i mam nadzieję, że inne wydawnictwa pójdą za przykładem właśnie tego. Jeżeli chodzi o same książki, to również słyszałam o nich dużo dobrego, także zacieram ręce i nie mogę się doczekać lektury. I ostatnia książka w tym bookhaulu to coś, co otrzymałam od domu wydawniczego Rebis i o czym już niebawem Wam więcej opowiem, a jest to książka Kochany Święty Mikołaju, tak więc jak widzicie, ja już tutaj wchodzę w klimaty świąteczne. Ja jestem osobą, która uwielbia święta, absolutnie kocham ten klimat, kocham wszystkie te takie, wiecie, piosenki świąteczne typu Last Christmas i w ogóle cała taka playlista leci u mnie bardzo często w grudniu i gdzieś tam już od drugiej połowy listopada. Bardzo lubię wszystkie ozdoby, dekoracje świąteczne. Choinka u mnie musi być, żeby nie wiem co. Uwielbiam wszystkie świąteczne filmy i co roku czekam na taką, wiecie, playlistę Netflixa, na taką osobną kategorię, gdzie oni dodają na święta właśnie filmy na święta i sobie coś tam stamtąd wybieram. W tym roku postanowiłam, że będę czytać również więcej książek świątecznych, bo wbrew pozorom nie czytałam ich aż tak dużo i planuję sobie właśnie grudzień poświęcić na takie książki świąteczne. Natomiast tę dzięki wydawnictwu miałam okazję przeczytać już wcześniej. Nie będę na razie zdradzać, co o niej myślę, powiem Wam o tym już niedługo i na Instagramie pojawi się również konkurs z tą książką, ponieważ mam dla Was drugi egzemplarz. Także zachęcam do zajrzenia tam. Link do mojego Instagrama znajdziecie oczywiście na dole w opisie pod filmem. I to było wszystkie 15 książek, które miałam Wam dzisiaj do pokazania. Mam je tutaj na kolanach, postaram się je teraz podnieść, żeby Wam tak, wiecie, szybciutko pokazać, co się tutaj przewinęło. Tak to wygląda, jest to bardzo ciężkie, także wybaczcie mi, ale dużo już tych książek nie utrzymam, właśnie wszystkie mi spadły z kolan, także leżą na podłodze rozwalone. Nie wiem, czy wytnę ten moment, nie wiem jak to wygląda, czy po prostu zostanie jako taki bloopers gdzieś tam w trakcie filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Oczywiście standardowo, jeżeli już czytaliście którąś z tych książek albo chcielibyście o którejś usłyszeć coś więcej na moim kanale, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!